policja zatrzymała pasażera lecącego do Madrytu. Co pan przewozi? Ubrania. Czyje? Po prostu ubrania. Początkowo mężczyzna twierdził, że spakował do walizki jedynie ubrania. Ale potem wspomina o czymś jeszcze. Kupiłem te paczki. Tak? Nie wie pan, co przewozi? Jeśli zmienia kolor, to kokaina. Pokaż pasażerowi. Jak pan widzi, wynik jest pozytywny. To kokaina. Wynik widzimy od razu. Jest pan aresztowany za przemyt narkotyków. Proszę odwrócić się do ściany, ręce za plecami. Ma pan prawo zachować milczenie. Proszę się odwrócić. Teraz sprawą zajmie się prokurator. Funkcjonariusze muszą wydostać kokainę z walizki, by określić jej ilość. Otwieram bagaż. Test zabarwił się na turkusowo. To kokaina. Według etykietek to maka, kawa i komosa. Ale zawartość paczek jest inna. Przeprowadziliśmy testy. Jak pan widział, wszystkie zabarwiły się na turkusowo. Teraz przesypiemy zawartość paczek do torby. Pasażer przewoził dużą ilość kokainy. Ale wydaje się, że to jeszcze nie wszystko. Znaleźliśmy 12 opakowań z numerami od 12 do 23. To bardzo podejrzane. Miały być 23 paczki, ale w walizce było ich tylko 12. Agenci szukają reszty bagażu zarejestrowanego na nazwisko podejrzanego. Policjanci ważą kokainę znalezioną w pierwszej walizce. To 7 kg i 717 gramów. Jeśli podejrzenia się potwierdzą, kokainy może być dwa razy tyle. Na lotnisku Jorge Chavez w Limie policja antynarkotykowa zatrzymała pasażera, który próbował przemycić kokainę do Madrytu. 7 kg i 717 gramów. Agenci uważają, że w drugiej walizce może być podobna ilość narkotyku. Bagaż zostanie przeszukany. Znaleźli ją. Jeśli w drugiej walizce policjanci odkryją kokainę, pasażer będzie miał o wiele większe problemy. Tu też jest? Nie. Kłamie. Otwieramy drugą walizkę zarejestrowaną na nazwisko pasażera. To brakujące paczki. W pierwszej walizce znaleźliśmy opakowania z numerami od 12 wzwyż. Tutaj są paczki od 1 do 11. Te torebki prawdopodobnie zawierają kokainę, ale agenci muszą to potwierdzić. Teraz sprawdzimy zawartość paczek, które pan chciał przewieźć do Madrytu. Test zmienił kolor, wynik pozytywny. Musieliśmy skontrolować wszystkie paczki. Zawierają kokainę. Teraz zważymy znalezioną substancję. Odkryliśmy 11 paczek. Teraz przystępujemy do ważenia. 7 kg i 304 gramy. Mężczyzna ma poważne problemy. Kontrabanda znaleziona w drugiej walizce może zmienić kwalifikację jego czynu.
pasażer chce porozmawiać z rodziną. Powiedz mu, żeby przyszedł. Zostałem aresztowany. Aresztowany? Tak. Za handel narkotykami. Okej. Dlaczego? Powiedz mu, że jestem na posterunku policji. Skorzystał pan z prawa do rozmowy. Mężczyzna trafi na komendę. Tam będzie mógł porozmawiać z adwokatem. Sędzia zadecyduje, jaka jest klasyfikacja czynu. Za przemyt 15 kg kokainy mężczyźnie grozi do 25 lat więzienia.